Słowo Boże uczy nas o diable jako kolejnej stronie konfliktu. Przechodząc do tego tematu, do rozważań na temat trzeciego z naszych wrogów, to jest diabła, należy stwierdzić, że jeśli chodzi o dwóch poprzednich, czyli świat i ciało, to ich działania i cele są dla nas dość jasne i oczywiste. Natomiast co się tyczy diabła, jest to wróg całkowicie innego rodzaju. Pismo Święte nie przedstawia jego celów, cech charakterystycznych, ani żadnych innych jego zachowań jako łagodnych czy nawet neutralnych. Człowiek coraz więcej dyskutuje na jego temat poprzez różnego rodzaju filozofie, odchodząc od racjonalizmu zaprzeczającego jego istnieniu na rzecz okultyzmu wychwalającego go jako Lucyfera najwyższego, niosącego światło. Chrześcijanin jednakże nie neguje osobowego istnienia szatana, ani jego totalnej deprawacji jako buntownika przeciwko Bogu i jako wroga człowieka. Dlatego jest ważne, aby zrozumieć, że nie możemy według poprzedniego takiego ustandaryzowanego podejścia omawiać tematu diabła. Nie będziemy patrzeć na szatana z różnych punktów widzenia, ponieważ co do niego istnieje tylko jedno biblijne podejście. Przyjrzyjmy się więc jego osobie i jego karierze w pięciu podstawowych obszarach, rozważając jego upadek, po drugie jego cel, po trzecie jego działania, po czwarte jego ograniczenia, po piąte jego klęskę. Stare wojskowe powiedzenie mówi: znaj swego wroga. Kiedy poznamy naszego wroga, diabła, unikniemy dwóch typowych pułapek. Pierwszą jest przecenianie go, a drugą niedocenianie. Co więcej, nauczymy się używać w walce skutecznej broni, dzięki której będziemy w stanie oprzeć się jego zasadzkom i jego mocy, gdy będzie chciał nad nami zatriumfować. Pierwszym punktem jest upadek diabła. Skoro Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte jasno stwierdza, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak to mówi nam list do Kolosan, 1:16, to oczywiste jest, że i diabeł został przez niego stworzony. Ale on nie został stworzony jako diabeł. Nie rozpoczął swej egzystencji jako szatan, przeciwnik Boży. Zgadzając się z wykładowcami Słowa Bożego, Pisma Świętego, Biblii, którzy w Izajasza 14 widzą obrazowy opis upadku szatana, zauważamy, że pierwotnym imieniem szatana było imię Lucyfer, co oznacza gwiazda poranna albo niosący światło. Zajmował on dostojne i honorowe miejsce pośród aniołów bożych. Jednakże Lucyfer stał się buntownikiem. Izajasz opisuje jego straszliwy moralny upadek z nieba aż na samo dno przepaści. O, jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś nasz na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia na najdalszych krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków. Będę jak najwyższy. Jednak zostaniesz strącony do Szeolu, do najgłębszych otchłani.
Izajasza, 14 rozdział, 12 do 15 wersetu. Porzuciwszy pozycję, jaką zajmował jako stworzenie, szatan przyjął postawę nacechowaną dążeniem do dominacji i panowania. Pięciokrotnie przeciwstawił swoją wolę woli Bożej. Widzimy ja wstąpię, ja wywyższę, ja zasiądę, ja wzniosę, ja będę jak. Stało się faktycznie okrzykiem bojowym jego buntu. Ja stało się faktycznie okrzykiem bojowym jego buntu przeciwko wszechmogącemu. Jego determinacja, by być jak najwyższy, nie była świętym pragnieniem naśladowania Boga, ale buntowniczą pożądliwością zrodzoną z zazdrości i ducha rywalizacji, zazdrość i kutliwość. Szukał dla siebie miejsca pierwszeństwa i wywyższenia, miejsca, które mu się nie należało. We fragmencie Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego, które opisuje kwalifikacje sług mających doglądać lud Boży, apostoł Paweł nawiązuje do pychy jako przyczyny upadku szatana. Nie nowicjusz, gdyż wzbiwszy się w pychę, mógłby popaść w takie samo potępienie jak diabeł. 1 Tymoteusza 3:6. Także w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, jest powiedziane, że powodem takiego zacofania niemowlęcego Koryntian było to, że byli i zazdrośni, i kutliwi. Trafnie na temat wersetu z 1 Tymoteusza 3:6 napisał F. W. Grant, Frederick W. Grant. Jak poważne jest to, że będąc stworzonym w doskonałości, jeden spośród aniołów potężnych w sile upadł w jedyny swoim rodzaju sposób, w jaki zdawać by się mogło, nigdy nie można było tak upaść. Przez egoizm, przez samouwielbienie, jak straszny był to upadek. Jego bunt wygląda jeszcze gorzej, gdy pomyślimy o wspaniałym miejscu i cechach i atrybutach, które otrzymał od Boga. Ezechiela 28, 12, 15. Odbicie doskonałości, pełen mądrości i doskonałości, najpiękniejszy, piękności, namaszczony cherub na świętej górze Bożej, nienaganny w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony aż dotąd, gdy odkryto u ciebie nieprawość. Poprzez swój upadek szatan stał się totalnym wrogiem Boga. Moralnie stał się on antytezą Boga, okazując dokładne przeciwieństwem wszelkim cech i atrybutów, które charakteryzują Stwórcę. Jego akt buntu wprowadził we wszechświecie zasadę sprzeciwu wobec Boga, mającą wpływ na aniołów, ludzi i na całe stworzenie. Nie musimy się nawet zbytnio rozglądać, aby zauważyć tę zasadę. Jest ona nieodłączną cechą każdego człowieka, który przychodzi na świat. Izajasz opisuje to bardzo prosto. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, jak mówi Izajasza 53 rozdział, 6 werset. 2500 lat temu król Nabukadnesar okazał tego ducha sprzeciwu wobec Boga, gdy chełpił się swym wspaniałym pałacem w Babilonie. Jak czytamy w Daniela 4:27, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?
Jeśli ta wypowiedź wydaje się nam zbyt archaiczna, to zwróć uwagę, posłuchaj słów Józefa Smitha, założyciela Mormonów, który na krótko przed swą śmiercią w 1844 roku powiedział o samym sobie: mam powody do dumy większe niż ktokolwiek inny. Jestem jedynym człowiekiem, któremu od czasów Adama udało się utrzymać Kościół razem. Ani Paweł, ani Jezus tego nigdy nie dokonali. Szczycę się tym, że żaden człowiek nie wykonał nigdy takiej pracy jak ja. Naśladowcy Chrystusa uciekli od Niego, święci dni ostatnich nigdy mnie nie opuścili. A idąc krok dalej ku czasom nam współczesnym, Dave Hunt przytacza świadectwo pewnego młodego ateisty, którego przerażała sama myśl o odpowiedzialności przed osobowym Bogiem. Był raczej zwolennikiem idei uniwersalnej mocy, którą mógłby nauczyć się kontrolować. Wyraził to tak: szukałem wyjaśnienia swej własnej egzystencji, związałem się z medytacją transcendentalną, TM, ponieważ obiecywała ona pomoc w osiągnięciu pewnego rodzaju jedności z absolutem, bez konieczności kontaktowania się z osobowym Bogiem. To było coś, co do mnie niezwykle przemawiało. Nie błądźmy. Szatan nie tylko sam zbuntował się przeciwko Bogu, ale też do tego buntu wciągnął cały rodzaj ludzki. Przez swój upadek stał się duchem, który działa teraz w synach nieposłusznych. W tym miejscu musimy wyraźnie stwierdzić, że dla upadłego szatana nie ma już żadnego ratunku, gdyż nieodwołalnie czeka go jezioro ogniste, gdzie będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, bo tak mówi Słowo Boże zapisane w Objawieniu 20 rozdział 10 werset. Lecz upadłym potomkom Adama Bóg zapewnił zbawienie. Oby ta dobra wieść miała wpływ na nasze dusze. W swej suwerennej łasce Bóg dziś otwiera oczy tych, których umysły dotąd były zaślepione przez szatana. W ich sercach rozbłysło światło poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bo tak uczy nas 2 Koryntian 4 rozdział od 4 do 6 wersetu. Tacy ludzie nie dołączą do szatana w jeziorze ognistym, lecz przez całą wieczność będą cieszyć się miejscem, w którym Bóg będzie mieszkał pośród nich i będzie z nimi i będzie ich Bogiem, jak mówi to Słowo Boże zapisane w Objawieniu 21 rozdział 3 werset. Tego dnia stanie się to wiadome wszystkim, że Bóg został uwielbiony nawet przez upadek szatana. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien życia wiecznego, jeśli nie jesteś pewien tego, że pojednałeś się z Bogiem, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, gdyż Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wierzących w Niego ludzi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Nie ma powodu, abyś musiał iść do piekła. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie jesteś pewien, że pójdziesz do nieba po śmierci, do nieba, na które nie zasłużyłeś, a to oznacza, że być może idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Więc ratuj się. W ten sposób, że Pan Jezus umarł za ciebie, masz zapłacone wszystkie twoje długi grzechowe, bo Pan Jezus stał się grzechem, a Jego sprawiedliwość jest przypisana tym, którzy w Niego wierzą ku życiu wiecznemu. Więc uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie w kwestii życia wiecznego, w kwestii zbawienia. Nie możesz sobie sam zapracować na zbawienie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi,
Przestań ufać sobie w kwestii zdobycia wstępu do nieba, bo tylko Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem, poza którym nie ma Zbawiciela. Więc w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Niech Bóg Ci błogosławi.